1943. We wsiach i miasteczkach otaczających zielonogórskie lotnisko wszystko wygląda całkiem zwyczajnie. Dokładnie tak samo jak w innych stronach kraju. Te same zabudowania, te same senne prowincjonalne uliczki. Nic nie zdradza powikłanych i burzliwych losów tej ziemi. I zapewne nie jeden pasażer jadący autokarem lotu nie zdaje sobie sprawy, że wioski, które mija, to właśnie Babimojszczyzna. Aż do końca II wojny światowej tych kilka wiosek wokół Kargowej i Babimostu tworzyło najdalej wysuniętą na zachód Wyspę Polskości. Do Berlina stąd niecałe 200 kilometrów, do Warszawy z górą dwa razy tyle. Począwszy od rozbiorów przez półtora wieku, babimońscy chłopi musieli samotnie bronić się przed wynarodowieniem i płacili za to najwyższą cenę. Myśmy nazywali się Rychły. I to była cała rodzina. To była matka, jeden brat, drugi brat, brat Stanisław, brat Tomasz, brat Felix, brat Stanisław, nie? I później była siostra Franciszka, ja była i matka. To znaczy było sześcioro z jednej rodziny, tak? No wioska nazywa się Podmokle Małe, nie? Niemców tu bardzo mało było, przeważnie same Polacy, nie? I otworzono tu przed wojną polską szkołę, do polskiej szkoły chodziliśmy wszyscy, nie? To przeważnie kto się czuł Polakiem, no to wszyscy dali rodzice dzieci do polskiej szkoły, nie? A do niemieckiej tylko bardzo mało chodziło, jakieś 6 czy 7 dzieciaków tylko było, nie? Mieszkańcy oddali swoje własne mieszkanie do szkoły. My wszyscy byli pochodzenia polskiego, pomimo to, że mieliśmy obywatelstwo niemieckie, a byliśmy zaciętymi Polakami i pracowaliśmy dla Polski. I dużo nam zarzucano właśnie, bo chodziliśmy wszyscy do polskiej szkoły. I u nas była świetlica, nie? W świetlicy, jak się mówi, zbierała się polska młodzież z całej wioski, z Wielgi i z Małych Podmoklich. I także przyjeżdżali nawet tutaj, co wykłady mieli, i zebrania były, śpiewy były ludowe i kościelne. W 1941 roku, bo brat mój, ten Felix, był w niemieckim wojsku, jego zwolniono z wojska. I aresztowano. On zginął w 40. Jak zginął, nie wiadomo, w Lignic. W 41. najstarszy brat w Glac. Jak zginął, też nie wiem. A w 42. roku, to było tak, w 42., w 43. W 42. mieliśmy rozprawę i w ten czas skazana została siostra na śmierć, a ja na 7 lat. Do tej sprawy też byli inni zmieszani, którzy też, kuzyn dostał karę śmierci, jakiś Bażylski też dostał karę śmierci, a drudzy też zginęli, nie wiadomo jak. Byłam w ciąży, stałam krótko przed ślubem i mnie aresztowali w ten czas. I zwolnienie mi nie dali na wolność, tylko byłam w Barnym, w Berlinie. Tam był taki lazaret, było więcej takich kobiet ciężarnych. I to tam właśnie dano mnie i tam porodziłam, w Berlinie, w Barnym Strasse, nie? W więzieniu. Pół roku miałam dzieciaka przy sobie, po pół roku później mi odebrano. I tu dam do siostry. Siostra wzięła, nie? A ja zostałam nadal w śledztwie i w Berlinie więzieniu, później w Charlottenburgu, w Barnym Strasse i zostałam, jak się mówi, w tym. Panie, ja już nie mogę. To wszystko o tym mówić. Thank you.
Tutaj na pograniczu w rozlewiskach Obry zawsze było niespokojnie. Już 1000 lat temu, za czasów Mieszka I, Babimost strzegł zachodniej granicy Wielkopolski. Tędy szły niemieckie wyprawy na wschód. W latach szwedzkiego potopu stąd właśnie wyruszył pierwszy partyzant Rzeczypospolitej, uwieczniony przez Sienkiewicza Krzysztof Rzegocki, starosta babimoński. Ze swym oddziałem, złożonym głównie z mieszczan i chłopów, zaszył się w lasach i nękał Szweda, srogą konfuzję mu czyniąc. Król Jan Kazimierz pisał z wojennej kwatery w Żywcu. Tak wielkie i sławne są zasługi szlachetnie urodzonego Krzysztofa Rzegockiego, starosty naszego babimońskiego, że im częściej o nim myślimy, tym większym pałamy ku niemu afektem i staramy się go darzyć naszą królewską łaską. Rzegocki zdobył Kościan, a podczas walk o miasto wycięto w pień 400 żołnierzy Karola Gustawa. Szwedzi w odwet spustoszyli Babimost, zaś na rynku dla postrachu i przestrogi spalili dwóch katolickich księży. Na miejscu kaźni stoją do dziś dwie pamiątkowe kolumny. Po odejściu Szwedów ziemia babimońska tylko przez jeden wiek cieszyła się względnym spokojem. W czasie drugiego rozbioru wkroczyli tu Prusacy. Stawił im czoła z garstką żołnierzy kapitan Więckowski, który poległ na rynku w Kargowej. Była to jedyna próba zbrojnego oporu na całej zachodniej granicy Rzeczypospolitej. Ludzie w tej okolicy nadal mówili i myśleli po polsku. Przypominają o tym nagrobki na cmentarzach. Trudno oprzeć się wzruszeniu, gdy czyta się te staroświeckie epitafia. Tu spoczywają zwłoki świętej pamięci Walentego Snowackiego, fundatora funduszu na wyposażenie cnotliwych panienek babimońskich. Tutejsi chłopi z uporem powstrzymywali napór germanizacji, bronili ziemi przed wykupem tak jak drzymała i organizowali strajki szkolne tak samo jak mieszkańcy Wrześni. Wytrwali na swoim i doczekali lat, gdy zachwiała się potęga cesarskiej Rzeszy. Pod koniec I wojny światowej odżyły nadzieję, że znów tu będzie Polska. Zbliżało się powstanie wielkopolskie. O tamtych dniach opowiada Wojciech Piwecki z Babimostu. Nastąpiła rewolucja w 1918 roku, 11 listopada. Tak nasza władza w Związku Sokołów Polskich z miejsca delegowała nas do domu, dlatego że już namówili, że nastąpi zbrojne powstanie wielkopolskie. Tak 9 nas chłopaków już 26 wyjechała do Poznania w celu skontaktowania się tam ze daną grupą powstańców. To jest brat Wacław Piwecki, który był tutaj dowódcą powstania właśnie babimońszczyzny. Zginął w 1941 roku, kiedy Niemcy weszli i został ścięty. Kiedy Poznań został opanowany, tak my z miejsca 2 stycznia zwrócili się do dowódcy konkureckiego, ażeby nas zwolnił, naszą grupę, dlatego że my chcemy iść walczyć tutaj na nasze strony babimońszczyzny. Z 23 stycznia ruszyliśmy na Babimost. Babimost został zdobyty bez strzału, dlatego że nie było tu garnizonu niemieckiego. W dniu 2, to była niedziela, wieczór przybiegli do nas 6 chłopaków z Nowego Kramska i prosili nas, ażeby my zaatakowali Nowe Kramsko, dlatego że Niemcy zapowiedziały, że w poniedziałek zabiorą wszystkich zdolnych do noszenia broni jako do aresztu chłopaków tych naszych Polaków. Niemców napadliśmy w nocy, także oni nie byli w ogóle zorientowani. I błyskawicznie, pomimo to, że nasze takie małe, marne siły, jak to się mówi, 100 chłopaków, tam 120 wszystkiego nas było, że w przeciągu, jak to się mówi, 3 godzin mieliśmy Kramsko Nowe zdobyte. Wtedy już były takie potyczki, że wprost niemożliwe. Niemcy rzuciły wtedy 4 pułka piechoty i 3 baterie, 4 baterie artylerii. Uderzyli z Nowego Kramska strony Kuligowa i z Podmokli. Bardzo silnym oddziałem. Broniliśmy się jak mogli. O godzinie 9 byliśmy zmuszeni pozycję pomiędzy 9 a 10 pozycję naszą zmieniać i wycofywać się do miasta. Moja pozycja była tam koło GS-u, gdzie idzie droga dzisiaj na lotnisko. Na tej pozycji poległo 4 naszych powstańców. Groszek Edward, Janeczek Antoni z Podmokli Małych, Muńko Stanisław i Wicenty Tomiak z Nowego Kramska.
No i w ten czas, kiedy Poznań widział klęskę naszą, co się dowiedział, tak z miejsca przysłał nam w pomoc 600 chłopa, 19 przyszło zawieszenie broni i traktor z Wadzalski tak nam ustanowił granicę, to jak stała stopa powstańców wielkopolskich. Nowe Kramsko, Babimos, to co my już zdobyli, to nam wówczas traktat Wadzalski nie przyznał. Granica była z 500 metrów tu od Babimostu, znaczy się pomiędzy Grójcem a Babimostem. Ziemie te zostały więc odcięte od ojczyzny granicznym kordonem. Znów trzeba było liczyć tylko na własne siły. Tutejsi chłopi wykazywali w tych najtrudniejszych latach zadziwiającą solidarność i sprawność organizacyjną. Trzecia Rzesza nie mogła sforsować oporu stawianego przez ruchliwe lokalne organizacje, kółka rolnicze, banki ludowe, związki Sokoła, chóry i towarzystwa. Przywódcami byli chłopscy działacze, tacy jak Jan Budych IV z Dąbrówki, który zginął w hitlerowskim obozie koncentracyjnym. Mówią o nim synowie Stanisław i Felix. Ten ślub chyba był w roku 1912 w Dąbrówce. Ojca mego nazywano królem Polaków. Podobnie zresztą jak nazwano Jana Cichego z Kramska, również królem Polaków. Kogo to nazywano tutaj królem Polaków? Nazywali to wszystkim Niemcy, wprowadzili takie wyrażenie. Tych przywódców wszystkich polskich w poszczególnych miejscowościach. Był prezesem Rady Nadzorczej tutejszego Banku Ludowego. Miał oprócz tego wiele innych różnych funkcji, których nawet już nie pamiętam. Wiem, że był honorowym członkiem każdej tutejszej organizacji, nawet tych młodzieżowych, jak Towarzystwo Młodzieży, to Kółka Śpiewaczego, potem Towarzystwo Gimnastycznego Soku, które tutaj istniało. A do tego trzeba dodać jeszcze też, że był członkiem Rady Naczelnej Związku Polaków w Niemczech, gdzieś, który miał swoją siedzibę w Berlinie. Bardzo długoletnim prezesem, przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego w Szkole Polskiej. 15 września 1939 roku rano o godzinie 4 przyszło gestapo niemieckie i ojca zabrało. A w 1942 roku nas wysiedlili z tego gospodarstwa. Tak, więc udaliśmy się do Kotwus, bo tam mieliśmy znajomych, którzy też tutaj kiedyś pochodzili z Dąbrówki. Kiedy wojna skończyła się, byliśmy w nadziei stale jeszcze, że ojciec jakimś sposobem wróci jeszcze, no bo inni wracali. Niestety nie wrócił. A tu mamy kartkę z paszportu ojca, ostatni jego paszport. Tak właśnie wyglądał w ostatnich latach. W 1945 roku wróciliśmy w maju. Gospodarstwo było opróżnione, bo Niemiec tutaj to gospodarstwo objął, uciekł po prostu. I dopiero w 1946 roku rozpocząłem pracę w zawodzie nauczycielskim. Tu właśnie w Dąbrówce. Potrzeba było nauczycieli w Budychowie w dalszym ciągu w Dąbrówce. I chyba pozostaną. Przecież nie można swojej ojcowizny opuszczać. To byłoby jakoś nie w tutejszym, powiedzmy, takim geście. Mówi córka jeszcze jednego króla Polaków, Jana Cichego z Nowego Kramska. Urodziłam się tam, gdzie ta czerwona stodoła, za tym stodołem jest dom i tam się urodziłam i całe życie tu przeżyłam. Ojciec bardzo nas wszystkich kochał, a jeszcze więcej Polskę kochał. Zawsze mówię, jak wyjeżdżał, a ja mówię, tyle pracy jest w domu, a ojciec znów wyjeżdża. Mówię, a do czego byście tu są? Mówię, ja mam inne zadanie, Polskę budować. Ojciec bardzo dużo pracował do polskości, nie? Był tu jeszcze jak za Niemcami tu byli, to było założone, tu Związek Polaków w Niemczech był. A tym całym głównym prezesem był ksiądz Domański w Złotowie. W każdej wiosce było, tak, no jak mówić, taki oddział, nie? I ojciec był prezesem tych wszystkich oddziałów. No i tak jeździł po tych wioskach, a w domu no to było nas 11 dzieci, to było komu pracować, a Niemcy to go tak mieli jak Solwoku, mówili, że on był tym całym głównym tu Polakiem, nie? I dlatego go nazwali królem Polaków. A szkoła, do szkoły uczęszczało tu dużo dzieci, więcej jak połowa z wioski, nie? A to wszystko za namową ojca, a jeszcze tu takie teatry odgrywali. To wszystko u nas w domu się uczyli. Tego ojciec zaprowadził z panem Benarkiewiczem.
tych aktorów niby tu naszych uczyli różnych sztuk. Był prezesem Związku Robotników Polskich. Kółko rolnicze tu istniało. No i do tych wszystkich organizacji należał i prowadził tym całym kierownikiem. I tak do samej śmierci wciąż za to polskości był. On jak już później tu te wyzwolenie przyszło, nie? A ja mam w piwnicy, to on przychodzi, mówi, już teraz się uspokój, mówi, już teraz mamy Polskę, mówi, już mamy to, cośmy chcieli i walczyli o to. Pierwszy starosta pogranicza, Lucjan Brudło, wspomina dni wyzwolenia. Pochodzę ze Starego Kramska, to jest z Babimojszczyzny. I przebywałem wówczas, w 1945 roku, w czasie, gdy Armia Radziecka zatrzymała się w swej ofensywie na Niemcy, tutaj na tej linii byłej granicy polsko-niemieckiej, przebywałem w Perzynach, tam gdzie było naprawdę rozlokowane dużo radzieckiego wojska. W rozmowach z tym z żołnierzami uprzytomniłem sobie, że mojej rodzinie, moim znajomym, krewnym i tak dalej na Babimojszczyźnie zagraża niebezpieczeństwo. Żołnierze radzieccy po prostu wprost oświadczali, że dotąd z Polakami, Polaków traktowali jako sprzymierzeńców, ale teraz wchodzą do Rzeszy Niemieckiej, do znienawidzonej Germanii. No i rzeczywiście twarze ich wyrażały naprawdę zawziętość. W tej chwili uprzytomniłem sobie również, że na ziemi Babimojskiej, tak samo i w Dąbrowce Wielkopolskiej, nie ma nikogo takiego, który by mógł stworzyć władzę. Wszyscy mężczyźni w pełni wieku, doświadczeni, należący dawniej do związków Polaków w Niemczech i tak dalej, byli albo w obozach koncentracyjnych, albo na zesłani na roboty w Niemczech, albo też nawet w wojsku hitlerowskim. Więc nie mogło być takiej sytuacji, na przykład jak u nas w ojczyźnie, gdzie z miejsca od razu potworzyły się władze cywilne w każdej osadzie. Więc dlatego po prostu zmusiło mnie to po prostu, że poszedłem tutaj organizować te władze, bo chodziło mi o tych właśnie tutejszych rodaków. Przedstawiłem się, wylegitymowałem się nawet, no i z miejsca rozpoczęliśmy mówić o organizowaniu tutaj władz cywilnych, w jaki sposób to zrobimy. I postanowiliśmy, jeszcze powołał do pomocy pana Kleszki, pan Kleszka zaraz przyszedł i razem wtedy postanowiliśmy, że zwołamy wiec na wzór taki, jak był w ojczyźnie, jak w poznańskim. Więc w tym celu postarali się szybko o dzwon, duży taki dzwon do zwoływania zebrań i z tym dzwonem razem z kilkoma z młodzieży dzwoniłem i wołaliśmy, krzyczeliśmy z biurka na zebranie do pana Weissa, bo chodzi o organizowanie władz naszych, na zebranie do Weissa i tak szedłem i dzwoniłem po zgromadzeniu się po prostu całej wioski u pana Weissa. Zawołałem do wszystkich: kochani rodacy, mamy wolność. Jest rok 1978. Jakimi sprawami żyją teraz mieszkańcy tej okolicy? Odwiedzamy jedno z typowych gospodarstw, dom państwa Tomaszewskich z Nowego Kramska. Dziadek pana Tomaszewskiego był wielkopolskim powstańcem i o nim właśnie mówi się przy rodzinnym stole. Wiecie, jak wasz dziadek do Nowego Kramska przyszedł? Otóż pochodzi z Nowej Wsi Zgórzkiej. To znaczy obok Zmuszynia. I jak on tu przyszedł, to było w 1894 roku. I zawsze opowiadał o tym, jak tu pierwszy raz przyszedł. To nie tak jak dzisiaj, młodzi jeżdżą na swaty samochodami i tam motocyklami, ale pieszo. Miał kij swój do potykania i to tak chodził. Przez 14 kilometrów i jeszcze tej samej doby naturalnie wracał, bo kiedyś to nie wolno było nocować u narzeczonej bez jakiegoś zezwolenia, to teraz tu się zdarza
najczęściej. Jest tu, ale ja mam inaczej miejsce. Ja muszę przerwać, że to musiała być wielka miłość, chyba tyle kilometrów pieszo i tej samej wieczoru wracam. O, to jest, niektórzy jeszcze dalej chodzili. A ja chciałam zapytać, jak Tadeusz, jako przyszły następca, zapowiada się i czy w ogóle zda egzamin, czy godnie będzie reprezentował i naśladował to, co było przedtem? Najważniejsze, że chciał być rolnikiem. Chciał być rolnikiem i ja widzę, że nie ma kłopotu, że komu to przekazać, prawda? Bo nie mam kłopotu mają takie problemy, i przygotowanie, bo w końcu w tym roku technikum rolnictwo telewizyjne. Żonę sobie poszukał, bardzo miło. Też prawie 14 kilometrów na zalety musiał jeździć. Motorem. Powinien tata być z wszystkich dumny, bo jest nas pięcioro, a każdy ma co najmniej to średnie wykształcenie, nie? No wiecie, ja wam powiem, że taki był mój cel. Zawsze to sobie brałem za cel, że każde moje dziecko miało mieć średnie wykształcenie i osiągnąłem to. Tacy właśnie są ludzie w tej okolicy, uparci, zaradni, przyuczeni do drogi pod górę i pod wiatr.